Cześć, edytor wideo już mam przygotowany. Zaraz zacznę montaż filmu, więc przed filmem powiem Wam taką rzecz, że w tym filmie omówię Wam szczegółowy patent Halla. Następnie omówię Wam dwa artykuły z polskiej literatury. Także zapraszam bardzo serdecznie, ale jednocześnie ostrzegam, że będzie bardzo dużo szczegółów technicznych i znajomość działania lamp mile widziana. Zapraszam. Żeby nie mnożyć patentów, które chciałem omówić, pokażę Wam tutaj jeszcze jedną rzecz. Jest to patent pana Percivala, który złożył zastrzeżenia dotyczące urządzenia Thermionic Valve Repeating Arrangement. Lampy termiotyczne to są lampy grzane pośrednio. No proszę bardzo, tutaj widzicie, to są lampy termiotyczne. Tutaj jest druga lampa termiotyczna. No, to wszystko jest z strony R-Type, tam możecie wszystko sobie znaleźć. Natomiast sam patent, ja zacząłem go tłumaczyć, ale potem stwierdziłem, że będzie za dużo informacji w tych filmach bezpośrednio z patentów, że tam te trzy wystarczą. Tutaj mamy ten patent Wigginsa. Tutaj mamy także patent Halla. Natomiast bardzo chętnie Wam przedstawię patent pana Halla jako wstęp do filmu przed omówieniem układu z młodego technika i od pana Witorda. Tyle, że ten tekst ma, tu możecie zobaczyć, aż 8 stron. Tu w dolnym narożniku widać. Dlatego podzieliłem film na dwie części, bo gdybym to zawarł w poprzednim filmie, to mielibyśmy ponad godzinę technicznej gadaniny, a wiadomo, że no 45 minut to jest tyle, ile może się człowiek skupić na tekście naukowym. Dobrze, zajmijmy się patentem pana Halla, a potem przejdziemy do praktycznych wzmacniaczy przeciwsobnych, równoległych. Równoległe, przeciwstawne lub przeciwsobne wzmacniacze mocy Cecil T. Hall. Ponieważ wynalazek był opisany w pierwszej osobie, ja postaram się czytać tłumaczenie, które wykonałem w osobie trzeciej, ale czasem mogę się gdzieś tam zapomnieć i przeczytam w osobie pierwszej, dlatego zwracam uwagę, że to nie ja wymyśliłem ten przeciwstawny wzmacniacz mocy równoległy, czyli cyrklotron, a pan Cecil T. Hall. Wynalazek ten dotyczy elektronicznego wzmacniacza mocy zdolnego do dostarczenia mocy w dolnej części widma częstotliwości do obciążenia o niskiej impedancji, a dokładniej elektronicznego wzmacniacza mocy zdolnego do dostarczenia zasadniczo niezniekształconej mocy częstotliwości audio do bezpośrednio sprzężonego obciążenia o niskiej impedancji, takiego jak głośnik, głowica nagrywająca lub tym podobne. Niniejsze zgłoszenie stanowi część zgłoszenia będącego w trakcie postępowania Letters Patent of the United States numer seryjny 230-319 złożonego 7 czerwca 1951 roku dotyczącego równoległego przeciwstawnego wzmacniacza mocy, który został porzucony. W przypadku konwencjonalnego wzmacniacza stosuje się urządzenie sprzęgające lub transformator wyjściowy do przenoszenia mocy dostarczanej przez wzmacniacz do obciążenia. Powszechnie wiadomo, że różne niepożądane cechy charakterystyczne dla transformatora wyjściowego przeważnie osłabiają zdolność takiego wzmacniacza do dostarczania niezniekształconej mocy częstotliwości audio do obciążenia. Przy czym kilka z tych niepożądanych cech to ograniczona odpowiedź częstotliwościowa, a także straty mocy i przesunięcia fazowe, które są zmienne w zależności od częstotliwości. W związku z tym podjęto próby ulepszenia konstrukcji urządzenia sprzęgającego lub transformatora głośnikowego. Jednakże próby te jedynie osłabiły efekt tych nieodłącznych niepożądanych cech i nie doprowadziły do ich całkowitej eliminacji. Dalszą cechą wzmacniacza, który dostarcza energię do obciążenia takiego jak głośnik, głowica nagrywająca lub podobne urządzenie, które należy wziąć pod uwagę, są charakterystyka obciążenia i interakcja między obciążeniem a wzmacniaczem. Z badania typowej krzywej przedstawiającej impedancję konwencjonalnego głośnika dynamicznego w funkcji częstotliwości widać, że takie obciążenie ma najniższą impedancję przy pewnej częstotliwości, która zwykle mieści się w zakresie od 400 do 1000 Hz oraz że jego impedancja przy innych częstotliwościach może być wielokrotnie większa niż jego najniższa impedancja.
Ponadto impedancja przy różnych częstotliwościach może mieć dużą składową reaktancji indukcyjnej lub dużą składową reaktancji pojemnościowej, albo może być zasadniczo rezystancją. Ponieważ charakterystyki impedancji różnych głośników znacznie się różnią w zależności od rozmiaru i konstrukcji głośnika, powszechną praktyką jest określanie charakterystyk wzmacniacza, gdy dostarcza on moc do obciążenia rezystancyjnego określonej wartości, a nie gdy oddaje moc do głośnika. W tej procedurze każde odejście od oczekiwanych rezultatów, gdy wzmacniacz zasila głośnik, jest traktowane jako usterka głośnika. Wynika z tego, że aby uzyskać najlepsze wyniki ze wzmacniacza, który dostarcza energię do obciążenia takiego jak głośnik dynamiczny lub podobny, wzmacniacz powinien być zdolny do reagowania na różne warunki narzucone przez obciążenie. Zwyczajowym sposobem wywoływania reakcji wzmacniacza na zmianę obciążenia jest stosowanie obwodów sprzężenia zwrotnego obciążenia do wzmacniacza. Jednak dobrze wiadomo, że gdy wzmacniacz jest sprzężony z obciążeniem za pomocą transformatora głośnikowego, przesunięcia fazowe, stałe czasowe obwodu ograniczają skuteczność i wielkość sprzężenia zwrotnego, które można zastosować, a także ograniczają charakterystykę wpływu wzmacniacza na obciążenie lub ograniczenie tłumienia wynikającego z wykorzystania sprzężenia zwrotnego z obciążenia do wzmacniacza. Będzie zatem oczywiste, że pożądane jest wyeliminowanie potrzeby stosowania transformatora wyjściowego we wzmacniaczu, który jest przeznaczony do dostarczania niezniekształconej mocy częstotliwości audio do obciążeń, takich jak głośniki, głowice rejestrujące albo podobne urządzenie. Przy pełnych napięciach wyjściowych występujących między katodami lamp wzmacniacza mocy, które mogą mieć dużą wielkość, szczególnie przy obciążeniach o wysokiej impedancji lub przy obciążeniach o niskiej impedancji, konieczne jest, aby napięcia sygnału na elektrodach sterujących przekraczały te napięcia. W praktycznych zastosowaniach z konwencjonalnymi lampami sterującymi i napięciami zasilającymi, takie wymagania sterujące są czynnikiem ograniczającym i aby uzyskać maksymalną moc wyjściową i pełną sprawność wzmacniacza mocy, potrzebne są środki do zwiększenia napięcia sygnału do elektrod sterujących stopnia mocy. Zgodnie z tym celem wynalazku pana Halla jest zapewnienie urządzenia do zwiększenia dostępnego napięcia sygnału do elektrod sterujących symetrycznego wzmacniacza mocy, mających naturalną degenerację na katodzie. Tak było w oryginale. Innym celem wynalazku pana Halla jest zapewnienie elektronicznego wzmacniacza mocy, zdolnego do dostarczenia dużych ilości mocy do odbiorników o niskiej impedancji w zakresie częstotliwości od ułamka herca do milionów herców. Innym celem wynalazku pana Halla jest dostarczenie elektronicznego wzmacniacza mocy, który w szczególności zapewnia bardzo skuteczne tłumienie obciążeń o niskiej impedancji podczas dostarczania mocy w zakresie niskich częstotliwości audio. Innym celem tego wynalazku jest zapewnienie elektronicznego wzmacniacza mocy, którym stosunkowo mały spadek napięcia na obciążeniu o niskiej impedancji skutkuje stosunkowo niewielkimi zmianami napięcia nodowego urządzeń wyładowczych, umożliwiając w ten sposób wzmacniaczowi dostarczenie dużych, szczytowych prądów wyjściowych do obciążenia. To pojęcie urządzenia wyładowcze to po prostu tetrody, pentody lub triody, a te duże, szczytowe prądy wyjściowe to najprawdopodobniej uderzenie basem. Wróćmy do tekstu. Innym celem wynalazku jest zapewnienie elektronicznego wzmacniacza mocy, którym żaden prąd nie przepływa przez skojarzoną impedancję obciążenia przy braku sygnału wejściowego. Innym celem tego wynalazku jest dostarczenie elektronicznego wzmacniacza mocy, który jest stosunkowo niedrogi w porównaniu z konwencjonalnym wzmacniaczem transformatorowym, który jest w stanie dostarczyć porównywalną ilość niezniekształconej mocy szczytowej przy obciążeniu o niskiej impedancji. Inne cele tego wynalazku, jak również zalety i cechy jego nowości, będą wynikać z poniższego opisu w połączeniu z rysunkiem. Krótko mówiąc, wzmacniacz ten składa się z pary urządzeń wyładowczych elektronów, których każdy ma co najmniej anodę, katodę i elektrodę sterującą, parę źródeł energii prądu stałego, parę lamp elektronowych wzmacniacza napięciowego, do których stosowane jest regeneracyjne sprzężenie zwrotne i obciążenie. Zacisk dodatni pierwszego źródła jest podłączony do anody pierwszego urządzenia, katoda pierwszego urządzenia jest podłączona do zacisku ujemnego drugiego źródła, a zacisk dodatni drugiego źródła jest podłączony do anody drugiego urządzenia, a katoda drugiego urządzenia jest podłączona do ujemnego zacisku pierwszego źródła. Obciążenie jest podłączone między zaciskami takich samych dwóch źródeł. Elektrody sterujące obu urządzeń są zasilane z fazami przeciwnymi napięcia sygnałowego przez lampę wzmacniacza napięciowego, do każdej z których jest zastosowane regeneracyjne sprzężenie zwrotne.
Pan Hall opisuje jedną formę elektronicznego wzmacniacza mocy, będącego ucieleśnieniem jego wynalazku, a następnie wskaże jego nowe cechy w zastrzeżeniach. Załączony rysunek to schematyczny widok przedstawiający jedną formę elektronicznego wzmacniacza mocy, będącą ucieleśnieniem wynalazku pana Halla. Odnosząc się do rysunku, przedstawiono pierwsze urządzenie wyładowcze elektronów lub lampę próżniową VT3, mającą co najmniej anodę 3A, katodę 1A i elektrodę lub siatkę strującą 2A. I drugie urządzenie wyładowcze elektronów lub lampę próżniową VT4, mającą co najmniej anodę 6A, katodę 4A i elektrodę zwaną siatką strującą 5A. Jak pokazano na rysunku, lampy VT3 i VT4 są tetrodami wyposażonymi odpowiednio w elektrody siatki ekranującej 27 i 28. Należy rozumieć, że ten wynalazek nie ogranicza się do tetrod i triod. Mogą tu być stosowane lampy z dodatkowymi siatkami. Preferowane są lampy o stosunkowo wysokiej transkonduktancji. Preferowane są również lampy o podobnych charakterystykach elektrycznych. Dwa źródła energii prądu stałego o stosunkowo małej impedancji wewnętrznej są umownie pokazane jako baterie B1 i B2. Źródła te dostarczają odpowiednie napięcie i prąd anodowy do lamp VT3 i VT4, a wielkości napięć dostarczanych przez baterie B1 i B2 są zasadniczo takie same. Należy rozumieć, że można stosować inne źródła prądu niż baterie. Tu tak nawiasem mówiąc ode mnie mogę Wam powiedzieć, że dobrze by było, żeby zasilacze do cyklotronu miały bardzo małą impedancję wewnętrzną ze względu na możliwość sterowania odbiornika dużymi prądami. Można stosować zasilacze o niskiej impedancji ze stabilizatorami napięcia, ale trzeba pamiętać, żeby impedancja wyjściowa takiego zasilacza była bardzo malutka. Wróćmy do tekstu. Na rysunku widać, że istnieje obwód szeregowy lub pierścieniowy, w którym biegun dodatni akumulatora B1 jest połączony z anodą 3A lampy VT3, a katoda 1A lampy VT3 jest połączona z zaciskiem ujemnym akumulatora B2. Biegun dodatni akumulatora B2 jest podłączony z anodą 6A lampy VT4, a katoda 4A lampy VT4 jest połączona z biegunem ujemnym akumulatora B1. Jeśli się na chwilę przyjmie, że lampy VT3 i VT4 mają efektywne impedancje wewnętrzne, które są identyczne, to widać, że przez ten obwód pierścieniowy płynie prąd, a przepływ tego obwodu pierścieniowego można prześledzić od dodatniego bieguna akumulatora B1 przez anodę do przestrzeni katodowej lampy VT3, do bieguna ujemnego akumulatora B2, od bieguna dodatniego akumulatora B2 przez anodę do przestrzeni katodowej lampy VT4, do bieguna ujemnego akumulatora B1. Ponieważ jak wcześniej wyjaśniono, wielkości napięć dostarczane przez baterie B1 i B2 są takie same, a w efekcie impedancje wewnętrzne lamp VT3 i VT4 są również takie same, będzie oczywiste, że napięcia pojawiające się od anody do przestrzeni katodowej lampy VT3 i VT4 w wyniku przepływu prądu obwodu pierścieniowego będą równe. Ponieważ napięcia występujące w przestrzeniach anodowych do katodowych lamp są równe, każde z tych napięć będzie równe napięciu występującemu na zaciskach każdej z baterii. A ponadto dla każdej lampy napięcie na jej katodzie jest ujemne względem jej anody. W konsekwencji widać teraz, że nie ma różnicy potencjałów między katodami 1A i 4A lub punktami 10 i 11 w obwodzie pierścieniowym. Obciążenie o niskiej impedancji ZL, którym może być głośnik, głowica nagrywająca lub tym podobne urządzenie, jest tutaj pokazane jako połączone między punktami 10 i 11 w obwodzie pierścieniowym, a ponieważ w tym czasie nie ma różnicy potencjałów między punktami 10 i 11, prąd nie będzie płynął przez impedancję obciążenia ZL. Należy zauważyć, że impedancja obciążenia ZL jest połączona w układzie wielokrotnym, czyli bocznikowym, nie tylko z efektywną impedancją wewnętrzną lampy VT3 i akumulatora B1, ale także skuteczną impedancją wewnętrzną lampy VT4 i akumulatora B2. Ponadto po obejrzeniu rysunku możemy wyciągnąć wniosek, że obciążenie ZL można połączyć do dowolnych dwóch podobnych punktów napięcia źródeł B1 i B2, a pan Hall w swoim wynalazku rozważa obciążenie ZL połączone przez dowolne dwa punkty o tym samym napięciu lub biegunowości prądu stałego. Bateria GB1 polaryzacji jest połączona między katodą 1A i elektrodą sterującą 2A lampy VT3 za pomocą rezystora odsprzęgającego siatkę RG1 i rezystora RK1 w celu dostarczenia ujemnego napięcia polaryzacji do siatki 2A względem katody 1A. Lampa VT4 jest podobnie spolaryzowana za pomocą baterii polaryzacji GB1 połączonej między katodą 4A i siatką 5A za pomocą rezystora
rezystora RK2 i rezystora odsprzęgającego siatkę RG2. Rezystory RK1 i RK2 mają równe rezystancje, z których każda jest kilkakrotnie większa niż impedancja obciążenia ZL. Każdy z rezystorów RG1 i RG2 ma rezystancję, która jest wybierana w zwykły sposób w zależności od impedancji źródeł napięcia sygnału. Napięcia GB1 baterii jest tak dobrane, aby polaryzacja nam VT3 i VT4 zapewniała w przybliżeniu działanie w klasie A każdej z lamp, co zostanie opisane poniżej. Istnieje wiele dobrze znanych metod dostarczania napięć polaryzacji dla lamp próżniowych i należy rozumieć, że wynalazek pana Hala nie ogranicza się do metody przedstawionej w niniejszym dokumencie. Ponieważ elektrody sterujące 2A i 5A oraz zasadniczo identyczne lampy VT3 i VT4 są polaryzowane za pomocą baterii polaryzacji GB1, a napięcia pojawiające się na anodach do przestrzeni katodowych są równe, efektywne impedancje wewnętrzne lamp VT3 i VT4 są takie same. Gdy przez impedancję obciążenia ZL nie płynie prąd, obwód pierścieniowy można uznać za zrównoważony. W celu spowodowania spadku napięcia na impedancję obciążenia ZL, a tym samym doprowadzenia mocy do obciążenia, do elektrod sterujących lamp VT3 i VT4 przykładane są napięcia sygnałowe, zakłócając w ten sposób wcześniej opisany stan zrównoważenia. Pierwsze źródło napięcia sygnału jest tradycyjnie zilustrowane jako generator napięcia E1 z impedancją szeregową Z1, a jeden z jego zacisków jest podłączony za pomocą kondensatora sprzęgającego C1 przez wzmacniacz, który zostanie opisany później, do elektrody sterującej 2A lampy VT3, a drugi jest połączony za pomocą wspólnego połączenia masy i rezystora RK do katody 1A lampy VT3. Drugie źródło sygnału E2Z2 jest podobnie połączone między elektrodą sterującą 5A lampy VT4 i jej katodą 4A. Napięcia sygnału przykładane odpowiednio do elektrod sterujących 2A i 5A lamp VT3 i VT4 mają zasadniczo równe wartości, a ich fazy są przeciwne lub odwrócone o 180 stopni fazie względem drugiej. Metody uzyskiwania takich napięć sygnałowych są dobrze znane. Przykładem jest zwykły obwód inwertera fazowego za pomocą odpowiednio sfazowanych uzwojeń transformatora. Gdy napięcie sygnałowe przyłożone do elektrody sterującej 2A lampy VT3 wzrasta w kierunku dodatnim, efektywna impedancja wewnętrzna lampy VT3 maleje, a prąd przepływający przez anodę do przestrzeni katodowej lampy VT3 wzrasta. W tym czasie napięcie sygnału przyłożone do elektrody sterującej 5A lampy VT4 wzrośnie w kierunku ujemnym, powodując w ten sposób wzrost efektywnej impedancji wewnętrznej lampy VT4 i zmniejszenie prądu płynącego przez anodę do przestrzeni katodowej lampy VT4. Oczywiście, ponieważ prąd płynący przez anodę do przestrzeni katodowej VT4 maleje, prąd ten, wcześniej nazywany prądem pierścieniowym, odpowiednio maleje, a prąd będący różnicą między dwoma prądami przepływającymi przez anodę do przestrzeni katodowej lampy VT3 i VT4 przepływa teraz przez obwód, który można prześledzić od bieguna dodatniego akumulatora B1 do anody 3A lampy VT3, przez anodę do przestrzeni katodowej lampy VT3, tam do katody 1A, od zacisku 10 do 11 z większą częścią prądu przepływającego przez impedancję obciążenia ZL, a reszta przepływa przez rezystory RK1 i RK2 oraz od zacisku 11 do ujemnego bieguna akumulatora B1. Należy pamiętać, że rezystory RK1 i RK2 mają rezystancje kilkakrotnie większe niż obciążenie ZL. W konsekwencji przepływający przez nie prąd jest niewielki w porównaniu z prądem obciążenia, który przepływa przez impedancję ZL. Tak więc ze wszystkich praktycznych względów prąd obciążenia można uznać za różnicę między dwoma prądami, które przepływają przez anodę do przestrzeni katodowych lamp VT3 i VT4. Ponieważ w tym czasie prąd obciążenia przepływa przez impedancję obciążenia ZL od zacisku 10 do 11, napięcie pojawi się na zaciskach obciążenia ZL, a napięcie zmierzone na zacisku 10 w odniesieniu do zacisku 11 będzie dodatnie. Ponieważ rezystory RK1 i RK2 połączone szeregowo przez zaciski 10 i 11 i impedancja obciążenia mają jednakową wielkość, a ich złącze jest uziemione, napięcie występujące na zacisku 10 względem masy będzie dodatnie, a napięcie pojawiające się na zacisku 11 względem masy będzie ujemne. Ponadto wielkość każdego z napięć będzie równa połowie napięcia występującego na zaciskach 10 i 11 impedancji obciążenia ZL.
ponieważ połowa napięcia na obciążeniu, które pojawia się na katodzie 1A lampy VT3 względem masy jest dodatnia, a napięcie sygnału przyłożonego do elektrody sterującej 2A lampy VT3 względem masy rośnie w kierunku dodatnim, efektywne napięcie sygnału pojawiające się między elektrodą sterującą 2A katodą 1A lampy VT3 jest mniejsze od wielkości napięcia sygnału o połowę napięcia obciążenia. Również w odniesieniu do lampy VT4, ponieważ napięcie na jej katodzie 4A względem masy jest ujemne, a napięcie sygnału przyłożone do elektrody sterującej 5A względem masy rośnie w kierunku ujemnym, efektywne napięcie sygnału pojawiające się między elektrodą sterującą 5A i katodą 4A lampy VT4 jest mniejsze od wielkości napięcia sygnału o połowę napięcia na obciążeniu. Ten wynikający z tego warunek efektywnego napięcia sygnału jest mniejszy od przyłożonego napięcia sygnału o wielkość proporcjonalną do napięcia obciążenia. Można nazwać degeneracyjnym sprzężeniem zwrotnym i jest nieodłączną cechą tego obwodu. Należy jednak zauważyć, że w tym układzie obwodów tylko połowa napięcia występująca na zaciskach impedancji obciążenia jest skuteczna w wytwarzaniu degeneracyjnego sprzężenia zwrotnego każdej z lamp. Efektem działania rezystorów RK1 i RK2 w powyższym obwodzie jest zapewnienie wirtualnego odczepu środkowego do impedancji obciążenia ZL, a także zapewnienie obwodu między masą a katodami lamp dla napięcia polaryzacji i napięcia sygnału. Jeśli jednak impedancja obciążenia ZL ma odczep środkowy, zaczep środkowy może być podłączony do masy i rezystory RK1 i RK2 nie będą wtedy wymagane. W świetle powyższego i dzięki symetrii tego układu obwodów będzie łatwo widoczne, że w przypadku stanu odwrotnego, to znaczy, że gdy napięcie sygnału przyłożone do elektrody sterującej VT3 rośnie w kierunku ujemnym, a napięcie sygnału przyłożone do elektrody sterującej 5A VT4 rośnie w kierunku dodatnim, warunki opisane wcześniej w odniesieniu do lampy VT3 będą teraz występować w odniesieniu do lampy VT4, a warunki opisane w odniesieniu do lampy VT4 będą teraz występować w odniesieniu do lampy VT3, a prąd przepływający przez impedancję obciążenia ZL będzie płynął w przeciwnym kierunku, to znaczy z zacisku 11 do zacisku 10. Aby utrzymać elektrodę ekranującą 27 lampy VT3 przy zasadniczo stałym dodatnim potencjale prądu stałego w odniesieniu do jej katody 1A, siatka ekranująca 27 jest połączona z dodatnim zaciskiem akumulatora B2 za pomocą rezystora RS3 i filtra, którym jest kondensator CS3. Jest on połączony między siatką ekranującą 27 i katodą 1A. Prąd siatki ekranującej lampy VT3 przepływa przez obwód, który można prześledzić od ujemnego bieguna akumulatora B2 przez katodę do przestrzeni siatki ekranującej lampy VT3 i przez rezystor RS3 do dodatniego bieguna akumulatora B2. Rezystor RS3 jest tak dobrany, że odpowiedni dodatni potencjał prądu stałego pojawia się między katodą a siatką ekranującą lampy VT3, a kondensator filtra CS3 jest tak dobrany, że chwilowe zmiany potencjału pojawiające się między katodą a siatką ekranującą są wyeliminowane. Podobnie siatka ekranująca 28 lampy VT4 jest utrzymywana przy zasadniczo stałym dodatnim potencjale prądu stałego w odniesieniu do jej katody 4A za pomocą baterii B1, rezystora RS4 i kondensatora filtrującego CS4. Powszechnie wiadomo, że te trody wiązkowe mogą pracować z potencjałami o równych wartościach przyłożonych do ich anod i siatek ekranujących względem ich katod, a zatem rezystory RS3 i RS4 można zastąpić połączeniami bezpośrednimi, a kondensatory filtrujące CS3 i CS4 nie będą wtedy konieczne. Jak pokazano na rysunku, lampy wzmacniacza napięciowego VT5 i VT6 wraz z regeneracyjnymi obwodami sprzężenia zwrotnego są zaprojektowane tak, aby zwiększyć napięcie sygnału, które w przeciwnym razie byłoby dostarczone do siatek sterujących 2A i 5A lamp VT3 i VT4. Ze źródła sygnałów E1 i E2 lampy VT5 i VT6 są konwencjonalnymi wzmacniaczami napięciowymi rozmieszczonymi w obwodach wzmacniających napięcie, wykorzystującymi zwykłe elementy, w tym rezystory polaryzujące katodę RK5 i RK6, rezystory upływowe RG5 i RG6, kondensatory sprzęgające C5 i C6 oraz rezystory obciążeniowe RL5 i RL6. Podczas gdy zwykłe obwody wzmacniające napięcie są zasilane stałym lub określonym napięciem prądu stałego, te obwody wzmacniacza napięciowego są zasilane napięciem stałym, które rośnie lub maleje wraz ze wzrostem lub spadkiem napięcia sygnału z nich dostępnego, a tym samym dostarcza się większe napięcie sygnałowe niż inny możliwy do uzyskania sposób. To znaczy, jak wyjaśniono wcześniej, gdy napięcie sygnałowe przyłożone do elektrody sterującej 2A lampy VT3 rośnie w kierunku dodatnim, napięcie sygnału przyłożone do elektrody sterującej 5A lampy VT4 rośnie w kierunku ujemnym, pojawia się napięcie w punkcie 10 względem ziemi i będzie wzrastać w kierunku dodatnim.
a napięcie pojawiające się w punkcie 11 względem Ziemi będzie rosło w kierunku ujemnym. Ze względu na zwykłe odwrócenie fazy o 180 stopni w lampach wzmacniacza napięciowego jest oczywiste, że napięcie sygnału przyłożonego do elektrody sterującej lampy VT5 będzie rosło w kierunku ujemnym, a napięcie sygnału przyłożone do elektrody sterującej lampy VT6 będzie rosło zwiększając się w kierunku dodatnim w celu dostarczenia powyższego sygnału napięciowego odpowiednio do lamp VT3 i VT4. Jednak dodatnie napięcie dostarczone do anody lampy VT4 za pomocą owodu sprzężenia zwrotnego zawierającego rezystor RL5 i baterię B2 rośnie względem masy z powodu napięcia pojawiającego się w punkcie 10 względem masy rosnącego w kierunku dodatnim, a dodatniego napięcia dostarczanego do lampy VT6 za pomocą owodu sprzężenia zwrotnego zawierającego rezystor RL6 i baterię B1 zmniejsza się względem masy w wyniku wzrostu napięcia pojawiającego się w punkcie 11 względem masy w kierunku ujemnym. W konsekwencji ze względu na wzrost lub spadek napięć dostarczanych na anody lamp VT5 i VT6 jednocześnie rosną lub zmniejszają się napięcia sygnałowe dostarczane przez te lampy do lamp VT3 i VT4. Do elektrod sterującej lamp VT3 i VT4 przykładane są napięcia sygnału o większej wartości, niż byłoby to możliwe do uzyskania w innym przypadku. W powyższym opisie działania elektronicznego wzmacniacza mocy będącego ucieleśnieniem wynalazku wskazano, że źródła energii prądu stałego B1 i B2 dostarczały jednakowe napięcia do lamp wzmacniacza mocy, że lampy wzmacniacza mocy miały podobne charakterystyki elektryczne, a w czasie braku napięć sygnałowych przez impedancję obciążenia ZL nie płynął prąd, stąd obwód pierścieniowy uznano za zrównoważony. Jednak przy zastosowaniu tego wynalazku należy zauważyć, że nie jest istotne, aby prąd płynął przez impedancję obciążenia ZL przy braku napięć sygnałowych. Oznacza to, że obwód pierścieniowy może być nieco niezrównoważony z powodu niewielkiej różnicy napięć źródeł B1 i B2 lub różnic w impedancjach lamp wzmacniacza mocy, a tym samym przy braku napięć sygnałowych może płynąć stosunkowo mały prąd przez impedancję obciążenia ZL. Będzie oczywiste, że gdy napięcia sygnału są przyłożone do lamp wzmacniacza mocy, prąd obciążenia będzie się zmieniał w przybliżeniu ośrodkową wartość prądu, który jest stosunkowo małym prądem spoczynkowym, który wynika z niewielkiej asymetrii, a nie zmienia się o środek zerowego prądu, gdy obwód pierścieniowy jest zrównoważony. Zatem w zastosowaniach, w których niewielki prąd spoczynkowy przepływający przez impedancję obciążenia przy braku napięć sygnałowych jest tolerowany, układy obwodów według tego wynalazku mogą być łatwo zastosowane bez zwracania dużej uwagi na zrównoważenie układów obwodów. Wcześniej wskazano, że układ obwodu będący przykładem tego wynalazku charakteryzuje się nieodłączną charakterystyką degenerującego sprzężenia zwrotnego, ale należy zauważyć, że asymetria w układach obwodów skutkuje również zwiększonym ujemnym napięciem polaryzacji przykładanym do lampy przewodzącej większą ilość prądu i zmniejszone ujemne napięcie polaryzacji przykładane do lampy przewodzącej mniejszy prąd. Ta ostatnia cecha może być określana jako nieodłączne samobalansowanie się, ponieważ zmniejsza nierównowagę, która w przeciwnym razie powstałaby, gdyby nie ta cecha. Ta cecha samobalansowania jest bardzo ważną i pożądaną cechą, ponieważ zmniejsza stopień niesymetrii, który może wynikać ze zmian w elementach obwodu w wyniku starzenia, różnic w lampach wzmacniacza mocy wynikających z tolerancji producenta, niestabilnej wysokiej transkonduktancji lamp wzmacniacza mocy, która objawia się przypadkową zmianą impedancji lampy. W układzie obwodu będący przykładem tego wynalazku opisanym powyżej, źródło napięcia polaryzacji bateria GB1 zostało wykorzystane do dostarczenia określonego ujemnego napięcia polaryzacji dla elektrod sterujących lamp wzmacniacza mocy. Powszechnie wiadomo, że niektóre lampy nie wymagają, aby ich elektrody sterujące były obciążone ujemnie w stosunku do ich katod, a zatem źródło napięcia polaryzacji można zastąpić połączeniem bezpośrednim, gdy takie lampy są stosowane. Ponadto będzie oczywiste, że gdy źródło napięcia polaryzacji bateria GB1 może być ustawiona tak, aby dostarczyć dwa oddzielne, regulowane napięcia polaryzacji, z których każdy jest połączone do jednej lub drugiej z elektrod sterujących lamp wzmacniacza mocy, a zatem każda lampa byłaby obciążona niezależnie od drugiej lampy. Gdy stosowane są takie niezależne napięcia polaryzacji, napięcie polaryzacji przyłożone do każdej z dwóch lamp wzmacniacza mocy może być niezależnie regulowane tak, aby zrównoważyć układ obwodu, który w przeciwnym razie byłby niezrównoważony z powodu odmienności elementów obwodu. Z układem obwodu będącym przykładem tego wynalazku przedstawionym i opisanym powyżej można zastosować wielostopniowe odwrotne sprzężenie zwrotne na dowolny z konwencjonalnych sposobów dobrze znanych w tej dziedzinie.
Należy zauważyć, że napięcie sprzężenia zwrotnego można uzyskać albo z katod, albo z anod wzmacniacza mocy, niezależnie od miejsca podłączenia obciążenia, a także, że napięcia sprzężenia zwrotnego typu push-pull są dostępne albo z dwóch katod, albo z dwóch anod lamp wzmacniacza mocy. Biorąc pod uwagę fakt, że anody i katody lamp wzmacniacza mocy oraz źródła energii prądu stałego połączone między nimi są zasilane napięciem wyjściowym sygnału, można stwierdzić, że elementy te pływają względem napięć wyjściowych sygnału. Mając na uwadze powyższe, będzie oczywiste, że elektroniczny wzmacniacz mocy, będący przykładem wynalazku pana Halla, jest w stanie dostarczyć duże ilości mocy do obciążenia o stosunkowo niskiej impedancji, w zakresie częstotliwości rozciągających się od ułamka herca do kilku milionów herców. Ponadto można wyeliminować zwykły transformator sprzęgający między obciążeniem a lampami elektronowymi i można zastosować duże ilości wielostopniowego odwrotnego sprzężenia zwrotnego, tak że zasadniczo niezniekształcone napięcie wyjściowe są dostarczane do szerokiego zakresu impedancji obciążających. Chociaż ten wynalazek został pokazany i opisany w pewnym szczególnym układzie, jedynie w celu zilustrowania, należy rozumieć, że ogólne zasady tego wynalazku mogą być stosowane w innych i bardzo zróżnicowanych układach bez odchodzenia od ducha wynalazku i zakresu załączonych zastrzeżeń. Jeszcze jednej rzeczy muszę Wam powiedzieć. Nie przeczytam Wam żądań patentowych. Jakieś 30 parę minut będę Wam odczytywał treść patentu, tłumaczenie tego patentu i jest tam bardzo szczegółowo opisane działanie cyrklotrona, takiego albo takiego. Dlatego też myślę, że gdy przebrniecie przez pierwszą część filmu, z łatwością zrozumiecie działanie, już bez mojego opisywania, działanie tych wzmacniaczy. Gdyby ktoś nie chciał oglądać pierwszej części filmu ze szczegółowym wyjaśnieniem działania, może zajrzeć do drugiej części filmu i spróbować wykonać taki wzmacniacz. On jest dosyć prosty do wykonania. Ale być może w przypadku niepowodzenia nie będzie wiedział, gdzie szukać przyczyny niedziałania takiego wzmacniacza. Ja ze swojej strony zachęcam Was do posłuchania o tym, jak działa taki cyrklotron. Będzie bez kolorowych obrazków, oprzemy się tylko o schematy. No ale taka jest właśnie elektronika. Żeby zbudować wzmacniacz lampowy, no, trzeba trochę wiedzieć, jak te układy działają. Projekty praktyczne. Czasopismo Młody Technik w dziale na warsztacie na przełomie lat 1977 i 1978 opublikowało artykuły z propozycją wykonania dwóch wzmacniaczy mocy. Jednym z projektów był omawiany w tym filmie wzmacniacz Wigginsa. W komentarzu do tego artykułu skupię się tylko na krótkim opisie zasilacza i samego wzmacniacza, bo to idealna okazja do namówienia widzów do własnych doświadczeń z cyrklotronami. Schemat wzmacniacza możemy uprościć, wyrzucając z niego filtr kontur znajdujący się na wejściu. Jaki wpływ na charakterystykę ma ten obwód, widać na wykresie. Z rysunku 7, który jest schematem wzmacniacza 20-watowego w układzie PPP, usunąłem niepotrzebne w naszych rozważaniach opisy, żeby zwiększyć czytelność układu. Młody Technik podaje, że pasmo wzmacniacza obejmuje zakres od 16 herców do 16 tysięcy herców. Myślę, że ten zakres można nieco rozszerzyć w dół, dobierając wartości kondensatorów C5, C8 i C9 oraz pary kondensatorów C10 i C11. Z opisu patentowego wiemy, że wzmacniacz może praktycznie przynosić częstotliwości od pojedynczych herców do kilku tysięcy kiloherców, więc ograniczeniem końcówki mocy jest przedwzmacniacz. W proponowanym układzie przedwzmacniacz to podwójna trioda ECC83 na schemacie występująca pod symbolami L1 i L2. Autor artykułu, inżynier Jerzy Brdulak, podaje, że schemat ten został opisany w kilku zachodnich czasopismach technicznych, takich jak Radioelektronik i Funkschau, czyli oparty jest na patentach, o których mówiłem podczas omawiania historii cyrklotronów. Spójrzmy do opisu i pozwólcie, że zacytuję jego część. Stopień końcowy tego wzmacniacza PPP tworzy rodzaj mostka, jest to rysunek 8, w którym lampy końcowe dla napięć zmiennych usytuowane są przeciwsobnie w porównaniu ze zwykłym układem przeciwsobnym, a dla napięć anodowych szeregowo. W wyniku równoległego połączenia opór wewnętrzny wzmacniacza końcowego zostaje zmniejszony do 1/4 wartości układu normalnego.
co w przypadku dwóch lamp EL34 daje nam 900 ohmów. Jak widzicie, dotąd opis jest zgodny z duchem wynalazku. Wiemy, że takie zmniejszenie oporu skutkuje mniejszym transformatorem głośnikowym, co daje nam transformator oszczędnościowy, który umożliwia zmniejszenie przekroju drutów nawojowych i rdzenia transformatora. W opisie czytamy, oba bieguny części sieciowej nie są tutaj połączone z masą, lecz z punktami potencjału akustycznego. Zewnętrzne zaciski uzwojenia transformatora wyjściowego o literkach A i C. Przewidziano także symetryzację transformatora głośnikowego względem masy i jest to odczep B, który znajduje się w połowie uzwojenia. Po analizie opisu patentowego wiemy, że wzmacniacz Wigginsa wymaga dwóch niezależnych źródeł zasilania. Jak widzicie na schemacie zasilacza jest to przewidziane. Mamy też osobne uzwojenie żarzenia po jednym lamp mocy dla przezmacniacza, który jest z odczepem środkowym, to uzwojenie czwarte, a także opcjonalne uzwojenie żarzenia dla lamp prostowników. Ideą jest to, że zasilacze napięcia anodowego pływają wokół potencjału sygnału muzycznego. Istotne jest to, żeby tych oddzielnych zasilaczy, ich mas dokładnie, nie łączyć z masą układu, o ile nie zaznaczono tego na schemacie. Dotyczy to zwłaszcza używania kondensatorów elektrolitycznych z masą na obudowie lub wielu kondensatorów we wspólnej obudowie z jedną masą. Obudowy kondensatorów należy izolować od obudowy i od masy sygnałowej. Chodzi oczywiście o kondensatory z zasilacza. We wzmacniaczach cyklotron bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego ładunku w potencjale anodowym, to jest na wypadek silnego uderzenia basowego i to tak zupełnie jak we wzmacniaczach tranzystorowych. Jak rozbudować zasilacz pokazano na rysunku 9. Wydaje się, że tutaj 200 do 500 mikrofaradów powinno wystarczyć. Pamiętajmy, że pomiędzy masą jednego lub drugiego zasilacza a masą wzmacniacza może występować wysokie napięcie. Dlatego ostrożnie z pomiarami. Zasilacz zbudowany jest z osobnych uzwojeń transformatora, prostownika jednopołówkowego dla każdego uzwojenia oraz dwóch zespołów filtrów. Jak widać na schemacie, zasilanie przez wzmacniacza jest realizowane za pomocą dwóch rezystorów R12 i R14 oraz kondensatora filtrującego C7, co oddaje ducha wynalazku opisanego w patencie. Szczegóły montażu. Młody technik sugeruje, żeby montaż zacząć od końca, czyli obwodów lamp L5 i L6. Sterownik lamp mocy pracuje już w zwykłym układzie na wspólnym oporniku katodowym R16 i jest wzmacniaczem przeciwsobnym. Lampa L4 pracuje w układzie ze wspólną siatką, która jest dla przebiegów zmiennych zwarta kondensatorem C9. Zmniejszenie pojemności kondensatora prowadzi do podniesienia dolnej częstotliwości granicznej wzmacniacza, ponieważ występuje wtedy silne, ujemne sprzężenie zwrotne dla tonów niskich. Stopnie przed wzmacniacza i odraczacza fazy pracują symetrycznie, ponieważ opór obciążenia L4 jest większy o 10% niż opór obciążenia L3. Zaleca się więc dobór półwatowych oporników R15 wartości 200 kg i R25 wartości 220 kg do dokładności 1%. Można kupić po prostu wiele rezystorów i omomierzem wybrać te najbliżej tych wartości. Czułość lampy L3 w tym układzie to 2 V, w związku z tym dobudowano przed wzmacniacz z triodami L1 i L2. Lampa tutaj L2 pracuje jako wtórnik katodowy, co sprzyja temu, żeby odsunąć układ przedwzmacniacza od obwodów zasilacza sieciowego. Czułość wejściowa według opisu wynosi 1 V przy 1 kHz. Gdy usuniemy ten filtr na wejściu, tak jak teraz w tej chwili na schemacie, to w tym momencie mamy płaskie przenoszenie w całym zakresie częstotliwości. Gdy dobudujemy ten filtr kontur, to wtedy mamy zniesienie dolnego i górnego zakresu częstotliwości. Myślę, że tutaj nie ma potrzeby szczegółowego opisu działania wzmacniacza, bo to robiliśmy już przy omawianiu patentu Wigginsa. Wykaz elementów można zrobić robiąc pauzę lub wykonując zrzut ekranu po zatrzymaniu filmu. Udostępniam Wam to, ponieważ nie każdy dysponuje tym młodym technikiem. Wyjaśnieniom należy się fakt, że można lampy EL34 zastąpić lampami EL84, ale to pociąga za sobą konieczność zmiany oporników katodowych z 270 ohmów na 140 ohmów i obniża się wtedy moc wyjściowa wzmacniacza do 15 W. Transformator głośnikowy nawija się na rdzeniu od 9 do 10 cm2. Ile wynoszą sekcje dla poszczególnych uzwojeń widzicie w tej tabeli. Po prawej jest dla EL34, a po lewej dla EL84. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te lampy zamienić na inne, ale w ten czas należy dokonać obliczeń transformatora głośnikowego zgodnie z opisem patentowym. Do wzmacniacza można także dobudować regulator barwy dźwięku. To zrobić trzeba tuż za gniazdem wejściowym i należy wzmocnienie całego układu dobrać tak, żeby było bliskie jedności. Jak widzicie, wzmacniacz nie jest skomplikowany.
Wszystko widać na schemacie ideowym. A znając już jego działanie na podstawie tych kilku opisów patentowych, to jego wykonanie albo ewentualna modernizacja nie powinna stanowić już dla Was trudności. Zobaczmy, jak bardzo podobny jest schemat opublikowany przez pana Witorta w książce Wzmacniacze elektroakustyczne. Wzmacniacz różni się tylko tym stopniem wstępnym, do tutaj użyto pentody małosygnałowej EF86. Opis książki mówi nam, że przy właściwych wartościach oporników i dobrych kondensatorach punkty robocze lamp dwóch pierwszych stopni ustalają się samoczynnie. Popłynie prąd anodowy pierwszej lampy EF86, wskutek czego na siatkach sterujących lampy ECC83 wystąpi dodatnie napięcie rzędu 70 V. Przez oba systemy lamp popłynie prąd anodowy, powodując spadek napięcia na oporniku w obwodzie katodowym, to jest ten 100 kW, o takiej wartości, że katody będą miały wyższe napięcie o parę voltów niż siatki sterujące. No, reszta obwodu jest tutaj podobna do omówionego z Młodego Technika, choć warto tutaj spojrzeć na zasilacz, którym dla odmiany wykorzystano mostki prostownicze pełnookresowe. Jak widzimy, każda z lamp mocy ma swoje własne uzwojenie żarzenia, zaś przedwzmacniacz jest żarzony z uzwojenia z opornikiem symetryzującym napięcie zasilania. Wydajność zasilaczy anodowych powinna wynosić około 60 mA przy napięciu 280 V. Dopuszczalne jest napięcie 250 V. Jeszcze słowo o transformatorze głośnikowym. Rdzeń ma przekrój kolumny środkowej od 8 do 10 cm2, co jest bardzo podobne do tego transformatora poprzedniego. Uzwojenie w całości ma 1300 zwojów. Jeśli nawiniemy niedzielony karkas, to nawijamy kolejno sekcję AD, DB, FB, BG, GE i EC na wierzchu. Natomiast gdy mamy dzielony karkas, to nawijamy na dnie z jednej strony sekcję FB, a z drugiej strony sekcję BG. Na nich nawijamy DF i GE i tak dalej, i tak dalej. Połówki uzwojenia AB nawija się w przeciwnym kierunku niż BC. Na tym skanie z książki widzicie, jaka jest wymagana ilość zwojów poszczególnych sekcji. Na koniec pytanie, czy warto zbudować taki wzmacniacz. No jeżeli interesuje Was urządzenie tanie, to niewątpliwie tak. Pozornie wydaje się, że użycie tych dwóch zasilaczy na kanał podraża wzmacniacz. Ale pamiętajmy, że nie mamy krytycznych wymagań, które dotyczą uzwajania urządzenia magnetycznego, czyli transformatora głośnikowego. Co prawda podane dane techniczne nie zwalają z nóg, ale myślę, że to jest raczej wina sprzężeń międzystopniowych wykonanych kondensatorami. Może warto pomyśleć o sprzężeniu bezpośrednim, na przykład w przypadku pierwszej lampy na schemacie Młodego Technika, albo odpowiednio dobrać stałe czasowe tymi kondensatorami. Wszystko przed Wami. Myślę, że tutaj jest przekazanych w tych dwóch filmach tyle informacji, że zaprojektowanie i wykonanie takiego cyrklotronu nie będzie stanowiło dla Was już problemu. No i to wszystko o tym drugim przykładzie wzmacniacza przeciwsobnego. Wzmacniacze OTL omówię przy innej okazji, nie wiem jeszcze kiedy. Bądźcie zdrowi!